Tylko, no ale my, słuchajcie, możemy przenosić się na mapę. Mam nadzieję, że zaraz się dźwięk pojawi. Jest już dźwięk z gry. Także możemy rozpoczynać pierwszą mapę The Train. Oczywiście od rundy nożowej, którą nam na pewno pokażą przy okazji. No i na pewno taka nożówka wygrana by się przydała, żebyśmy zaczęli po stronie antyterrorystów, po stronie broniących, żeby już od samego początku przycisnąć drużynę NVS, a więc już za moment wszystko nam się rozpocznie. Pierwsze kosy widzę, że już poszły tutaj Kenny. Fiorellina, ale Leszpiro odpowiada, 4-3 w tym momencie z przewagą. Oj, nie, już bez przewagi tak naprawdę, 2-2 i chyba powinniśmy dać sobie radę, a jednak Kenny zdziabnął i po raz drugi, niestety. A więc Kenny z tę rundę nożową wygrywa 1-2. Będę tylko zmienię słuchawki na te douszne. To zawsze się przyjemniej komentuje w tych słuchawkach. I tu jeszcze piki pokazane. Bany map. Zawodnicy już gotowi. To jest jakiś dźwięk? Nie ma dźwięku żadnego. Tak, dam już zaraz za chwilkę ciut głośniej. Powinien być zaraz lepiej. I zobaczymy. Tak, podobno ten karambit Kennego S'a daje więcej damage'a, więc musiał to wygrać absolutnie. Nasi mieli bardzo słabe skiny, więc nie mogli powalczyć. To widzimy zawodników rozgrzewających się jeszcze. Lord tuż za plecami, który cały czas pilnuje swojej ekipy. A więc Train, Dust 2 i Cobblestone. Taki mamy zestaw map. Widzę, że trybuny tam całkiem zapełnione. No i zobaczmy, jak się ten mecz rozpocznie. Czekamy jeszcze na potwierdzenie gotowości. No i już napisali sobie Hefana, więc możemy chyba rozpoczynać, a może faktycznie jeszcze troszeczkę sobie podgłośnię, bo coś mam cicho strasznie, nie wiem czemu. Jeszcze sobie troszeczkę podgłośnię chyba. I okej. A więc możemy rozpoczynać, moi drodzy, pierwszą mapę finałową WSG. Team Kinguin kontra NVS. No i popatrzmy na pistoletówkę, skracał Happy. Tutaj cały czas celowany był Rallen. We czterech zawodników byliśmy w Elce, a więc coś nowego, coś ciekawego przygotowali gracze Kinguin w tej pistoletówce. Na pewno oglądali grę NVS, na pewno wiedzą też, jak chodzi sobie Happy po tych swoich pozycjach. No i na razie Michu z pierwszym headshotem. Trafiony, zatopiony Happy, który znowu próbował wychylać i to się skończyło dla niego fatalnie, ale nasi nie podpalają się. Dopiero teraz, po chwili będziemy wychodzić. Ale może podobać się to ogarnięcie naszej drużyny, chociaż Ken S wyjaśnił błyskawicznie Micha, który chciał wyjść na Pronaxa. Także na razie 4-4. Ale to nie jest zła sytuacja dla Polaków, bo jednak jednego zawodnika po stronie CT też jest mniej, a tymczasem skrót Sixera na odnodze. Zobaczmy, on jest coraz bliżej. Czy ktoś pilnuje plecy? To może być kłopot. Chociaż tutaj coraz bliżej Sixer. Ależ to może zrobić Sixer, to może być jego runda. Zobaczył Rallena, już podchodzi na blisko. Szpero zdziwiony mocno. Szpero próbuje odpowiedzieć, ale tutaj nie może trafić i Sixer po raz kolejny. Ależ ryzyko podjęte przez Sixera, ale to się opłaciło. Maus jednak odpowiada. To wciąż mało. 2-3. Popatrzmy, jak to pójdzie dalej. Fulan pędzi teraz w kierunku bombsite'u B. Tam jest tylko jeden zawodnik. Tam jest NBK, który stoi na daleko z P2000. Mamy tutaj jakiś granat? Chyba nie. Będzie wyskakiwał Fulan po prostu na trójki. Rzucony za moment nade przez NBK'a na bombsite. Ten granat tylko za 8 na szczęście. Walczy Apex z Fulanem. Ogniwo teraz Fulan trafił i trafił Fulan, a więc mamy pierwszego fraga. 2-2. NBK 55, Kenny S 87, ale już jest na plecach, nikt nie pilnuje. Oj, będzie ciężko, Kenny S buduje Bauzinho, ależ błyskawicznie się obrócił, błyskawicznie wcelował się w głowę rywala i to jest tylko NBK, ma defusa, jeden headshot jest i kolejny frag dla NBK, ależ to wykończył, ależ to wykończył, już to mieliśmy, niepotrzebnie wychylał Bauzinho, kiedy był na bombsite. No i teraz załamany kompletnie Apex, że to nie on wygrał tego klacza, tylko jego kolega NBK. Szkoda tej rundy. No i widzimy jeszcze raz akcję Sixera. Nie wiem, czemu jest tak strasznie cicho. Nie wiem, czy wy też tak macie cicho, czy tylko ja to tak słyszę, ale tutaj strasznie cicho mam. Jakoś nam przecieszyli w ogóle, mam wrażenie. I tu jeszcze trochę podgłośnie może. No, może teraz będzie trochę lepiej. No i nasi będą grać na fullu oczywiście. Będzie force buy. Szkoda tej rundy. Niepotrzebnie Mouse wychylał z bombsite'u, ale też byli podpaleni już nasi, kiedy zdobyli te fragi, kiedy sytuację 2-4 odwrócili do sytuacji 2-1. No i niestety tracimy Mouse'a, a później Fulan no nie miał żadnych szans. Miał fatalną pozycję. To musiał NBK wykończyć. No i zobaczmy. Już wbija szybki Szpero, a więc będziemy szykować jakieś smoki. Mamy smoki, trzy smoki. Fulan, Michu
i Szpero, a tymczasem Happy skraca. Tutaj zdziwiony był mocno Szpero, ale doskonale ustawiony Furlan, który cały czas kawerował partnera. Znowu Happy skracał, znowu dostał w czoło. Bardzo ładnie ustawili się nasi. Podniesie UMP Furlan. On już teraz z UMP. Mamy przewagę 5 na 4. Wcześniej trafił Ken S, żeby zrobić wyrównanie. I później Sixer dał kolejne fragi, a tymczasem Apex pod drabinką. Tutaj musimy uważać na niego, żeby nie wyjechał nam w złym momencie. Bo szykujemy się chyba z tymi smołkami, chociaż Szpero i Michu przed Elką. Tutaj akurat ta dwójka ma granaty. Ralen tymczasem powalczył z Kenem, no i tym razem Ken nie odpowiedział. Tym razem to Ralen wytrzymał tę wymianę i mamy przewagę. 5 na 3, wybiegamy na bombset otwarty. Świetny led od Apexa, musimy teraz zagrać razem. Sixer zdziwiony. Nie spodziewał się tego zawodnika tak blisko. Ralen już na górze. Sixer po raz kolejny walczy. Sixer ma M4 i teraz Apex na plecy. Oj, niebezpiecznie, Mausinho w szoku. Dopiero teraz się odwrócił. Za późno Maus. No i ta runda wygrana przez Francuzów. Coś się... Nie do końca jesteśmy przygotowani. Strasznie cicho. No właśnie, słuchajcie, ja nie wiem, dlaczego tak cicho strasznie jest ten... Chyba, że... Czekajcie, może się przełączę jeszcze na drugiego clean feeda. Może tam będzie trochę lepiej. Jest tak samo cicho, nie wiem czemu. Aż głośniej się nie da. A więc popatrzmy, co dalej. Terroryści pod bombsite B, tutaj znowu próbuje podejść agresywnie Happy. Rzucono jednak smoke i ustawi się tuż za nim. To może być runda Happy'ego, który do tej pory jeszcze nic w tym meczu nie zrobił, ale z drugiej strony możemy też go błyskawicznie sieknąć. Ralen ma digla, Mausinho ma P20 beniżonkę, podobnie Furlan. Dobrze byłoby tutaj zdobyć fragę, bo wtedy możemy spokojnie wejść na bombsite i już namierzyliśmy Happy'ego, który został zestrzelony przez Mausa. Możemy wbiegać na bombsite, chociaż tam już jest dwójka zawodników CT i teraz zatrzymamy się na moment, żeby jeszcze pomyśleć. Ralen tymczasem z diglem na bombsite otwarty. On z tego digla wyczarował rundę dla teamu Kinguin w meczu z Virtusami na Mirażu w ostatniej rundzie. Dwa headshoty na środku i to wszystko ustawiło przebieg decydującej rundy. Teraz jednak nie udaje się nic. NBK wcelowany w górę, tu wychylają nasi. Niestety NBK z pierwszym fragiem. Furlan próbuje, ale nie zeskoczył na bombset, chociaż na BS-ie jest już zawodnik z bombą. To Mausinho plantuje paczkę, to się powinno udać. Zawsze to będzie coś. Mausinho dostał info, że już na blisko podchodzi zawodnik z Francji, ale ten nie musiał się bać. Sixel też już ubezpieczał. No i mamy 3-0. Nie, nic mi się nie przyciszyło, mam wszystko na głośno, tylko niestety. Niestety, chyba po prostu ten Kingfield jest strasznie cichy. Tak mi się wydaje. No i zobaczmy. Zawodnicy Kinguin na pewno mają czego żałować, bo to mogło być 3-0 dla nich. A jak nie 3-0, to może 2-1, bo przecież w drugiej rundzie też niewiele zabrakło. Ale mam wrażenie, że brakowało jeszcze tego wykończenia, właśnie tego spokoju w tych decydujących momentach rundy. Nie możemy się podpalać, musimy cały czas grać spokojnie, żeby cały czas być skoncentrowanym. Tak było w meczu z Virtusami, bo tam nie przegrali zawodnicy Kingwin żadnej takiej głupiej rundy. Kiedy mieli przewagę, wykorzystywali ją. I teraz też mam nadzieję, że będzie lepiej. Michu już zajmuje sobie teren na bombsite B. Na pewno mamy plan, wiemy jak mamy grać. Mamy wizję, trenowali z pewnością zawodnicy Kingwin tę mapę. Grali ją już nie raz w swojej karierach, grali ją nie raz na lanach. No i tu będziemy walczyć o tę pierwszą mapę. Na pewno przydałoby się wygrać już tę pierwszą, tym bardziej, że na kolejnej mapie zmierzymy się z Envy na Dust 2 i to może być niebezpieczne. Nie wiem, jak dużo zagraliśmy meczów na Dust 2 z takimi skillowymi ekipami, ale tam może być niebezpieczny KNS, może być niebezpieczny NBK na bombsite B. No i Happy, który cały czas lubi zachodzić. No więc musimy być ostrożni, musimy być uważni. Furlan, szybko rzucony flash. Wychyla się na pochylni razem z Ralenem, a więc będzie wjazd na bombsite B. Tutaj Ralen z pierwszym fragiem, jeszcze Happy na daleko. Jeden frag dla niego, Ralen nie może wychylać, ma tylko 24. Michu jednak już zachodzi, znakomicie Michu. Sprytnie się tu ustawił, no i teraz poszuka Happy'ego pod celownikiem. Ten też nie chce wychylać, on szuka kontaktu z Ralenem, który wie, że jest dobity. Mausinho jednak pomaga. Bardzo ważny frag dla Mausa, próbuje uciec. Teraz będzie plantowana bomba. Mamy w tym momencie trzech, chyba czy nawet czterech na dwóch. Czterech na dwóch. Kenę z rzuconym nade'em na BS. Oj, niebezpiecznie po raz kolejny. Znowu tracimy zawodników mimo takiej gigantycznej przewagi. Czterech na dwóch było przed momentem, teraz dwóch na dwóch. No i już smoke na paczkę. Mausinho sprytnie obiega. To może się udać. Kenę będzie starał się ubezpieczać. Teraz podbiegnie Mausinho, ale tutaj nikt nie broi. I już Maus widzi rywala. Świetnie Maus. Kenę próbuje jeszcze sam powalczyć tę rundę. Szybki nozum za WP, ale nic z tego nie może trafić. Mądrze teraz Mausinho chowa się w smoku. Kenę już nic więcej nie zrobi, wie o tym Maus. Musi teraz wychylić Maus na rywala, żeby zabrać mu tę snajperkę, żeby nie pozwolić mu zachować broni. Chociaż Maus chyba nie słyszał uciekającego Kenego, a ten już ucieka do Eski i jeszcze jeden strzał celny od Kenego. Ale broń zachowa oczywiście, mamy jednak rundę.
Piąteczka przebita i jest z czego się cieszyć, bo to jest pierwsza runda dla nas. Tutaj widzę, że admin chyba pierwszy raz na oczy widzi Counter-Strike'a, bo minę ma taką nietęgą. Coś sobie tłumaczą zawodnicy Envy. Ale to było bardzo dobre wyjście na bombsite B. Mieliśmy dużą przewagę, 4-2, później dopiero padły fragi dla Envy. Oczywiście ten nade musiał trafić. Tak też Apex, no i było groźnie, ale na szczęście runda dla nas. No i teraz ważne, żeby wygrać kolejną, bo jeżeli tę rundę wygramy, to znowu zmusimy Francuzów do grania rundy Echo. A to pozwoliłoby nam złapać błyskawiczny kontakt z rywalem, ale w tej rundzie na pewno nie będzie łatwo. Nasi jednak próbują atakować bombsite otwarty, to tam właśnie będzie wejście. No i zobaczmy, jak się to potoczy. Ralen już na drabince wychyla powolutku, Apex tu wcelowany, on takich rund raczej nie odpuści. Zresztą będzie podsadzka, Mauzinio wcelowany na szóstki. Próbuje Apex przeskoczyć, widzi Ralena, oj jednak Mauzinio, ależ ubezpieczył partnera, znowu Ralen uchodzi cudem z życiem, tak jak wcześniej na bombsite B, kiedy miał około 5 HP. Teraz 12, ale mamy fraga, mamy entry, to Mauzinio zrobił to, co do niego należało. Podsadzeni byli nasi. Wyczekał Mauzinio do samego końca. Zobaczył, że Ralen obrywa i szybko wychylił, żeby pierwszego fraga zrobić. Teraz nasi szykują się z jakimiś smokami, a więc prawdopodobnie zobaczymy wjazd na bombsite otwarty. To chyba dobry pomysł. Tutaj jest trzech zawodników ustawionych niby, ale nie ma czterech. Przy takich wjazdach ze smokami na bombsite otwarty na pewno ważne jest, żeby było trzech zawodników na BS-ie. Jeżeli jest czterech, to może być już ciężko, szczególnie jeżeli podejdą na blisko, a teraz na blisko podchodzi Happy. Standardowo dla siebie, on tu chce skontrolować. I mimo tego, że Happy często jednak ginie, to on i tak robi robotę, bo on daje kontrolę, on daje znać, co się dzieje na mapie. No i jeszcze jednak Happy ginie, ale szybko przygotował się do obrony zawodnicy CT. 3-5, KNS wcelowany, on wiedział, gdzie wychodzą nasi. No i Sixel na bombsacie, musimy na niego uważać, Michu trafia, Sixel defensywnie ucieka w eskę. Po fleszu będzie wychylał, ale Furlan doskonale to skontrolował, no i NBK zostaje sam, ale to jest runda 1-3, on tego nie może zrobić. Ralen już zachodzi, Ralen musi dokończyć tę akcję, tak jest, Ralen. 12 HP, jednak w idealnym momencie wychylił. Czeka Szpero na piąteczkę, jest jedna i będzie druga, tak jest. Lord cały czas czujny, cały czas obserwuje grę swoich kolegów, cały czas próbuje coś podpowiadać. Na pewno przygotowywał swój zespół na mapie The Train, na pewno przygotowali ciekawe taktyki. A Sixer już w tym momencie niepocieszony, niezadowolony ze swojej gry. W tej rundzie nie udało się zdobyć łatwego teoretycznie fraga, chociaż nie był tam zafleszowany Furlan, tak jak powinien być. A więc wykorzystali to zawodnicy Kingwin. I tak jak powiedziałem, będzie runda Echo. Muszą być pistoletami, a tu już Michu błyskawicznie wykorzystuje swojego akacza. Happy schowany za mołotowym, ale Michu po raz kolejny dwa fragi dla niego. Idzie po więcej, on jest wciąż jeszcze głodny. Kenny trafi, ale ma mało HP na koncie i to wykorzysta Furli. Po dwa fragi Furlan i Michu, ostatni żywy NBK. Ale tylko CZ-ka, nasi już na bombsacie, plantowana paczka. No i powinniśmy to mieć. Próbuje zajść od Elki NBK, chociaż prawdopodobnie już się tam ktoś ustawi. Czasu minęło sporo, więc powinniśmy spodziewać się, że ktoś może przejść do naszej Elki, albo z odnogi, albo z bombsite B. Ale NBK wie, że nie ma sensu wychylać, że w tej sytuacji nie ma o co walczyć absolutnie. Jeszcze próbuje NBK wychylać, bo raczej powalczy, bo obroń to jest tylko tyle, co mu zostało. Nasi jednak mądrze, razem wspólnie pójdą na odnogę i tam będą broń zachowywali. Mauzinio tylko zostaje na drabince, ale tutaj nic mu się nie powinno stać. Jeszcze Mauzinio patrzy, w Elce nikogo nie ma. Nie wiem, czy będzie sens wychylać w ogóle na odnogę. Trzeba nawet lepiej sobie zachować tę CZ-kę na kolejną rundę. Mogłoby znowu zadowoleni Polacy. Trzy rundy po stronie terrorystów na mapie The Train to już jest dobry wynik. Oczywiście to jest dopiero początek meczu i nie ma co cieszyć się na wyrost, ale patrząc na minę Kennego S-a, no to chyba możemy być zadowoleni. 800 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. To jest kasa, jakiej w CSGO jeszcze nie było. Jest o co walczyć. A tymczasem Furlan już próbował skanować na odnodze. Słyszy na szóstce Apex, ale Apex wie dokładnie, gdzie będzie Furlan. No musi wiedzieć. Teraz podchodzi pod niego, no i zeskakuje naszemu zawodnikowi na plecy. Zabrakło tutaj jakiegoś pokrycia tej szóstki. Zabrakło kogoś, kto będzie mógł wejść na drabinkę, żeby zobaczył, że jest atakowany Furlan. Apex jednak został obity delikatnie do 43, no może nawet nie tak delikatnie. Także wystarczyło, no może dwa strzały zakacza w ciało, żeby zestrzelić. Może jakieś skany przez smoka, może skany przez jakąś skrzynkę. Na razie jednak poczekajmy. Michu na odnodze, tutaj KNS, ale Michu nie boi się strzał Kennego S-a, no nie mógł być celny w takiej sytuacji. Gdy był wcelowany tylko na szparę, ale nasi wciąż czekają. Jest ta równowaga, na pewno fajnie byłoby wygrać taką jeszcze rundę, żeby znowu zmusić Envy do grania rundę Echo, ale teraz nie będzie łatwo. Sytuacja 4-5. I kiedy nie udało się wyciągnąć na bombsite A, to nasi wracają na bombsite B. Tam dwójka zawodników za szpulami będzie Happy. To będzie bardzo nieprzyjemna pozycja dla nas. Bardzo ważne, żeby ją sprawdzić. Ostatnio przed turniejem ROG przygotowywaliśmy takiego Mołotowa za szpulę
Okazało się, że można takiego mołotowa rzucić z góry, ale chyba takiego nasi nie znają, chociaż tutaj jest Mausinio, kto ma mołotowa, ma Ralenie Michu. Ciekawe, czy znają takiego mołotowa za szpulę, czy po prostu wychyli mi tak, żeby sprawdzić tę pozycję. Na pewno jednak to NBK będzie baitował, a Happy będzie wtedy strzelał. To jest dobre ustawienie po stronie terrorystów, no ciężko będzie tu wejść, naprawdę ciężko. Poleciały flesze, będzie wychylał Mausinio na szpulę, będzie sprawdzał. Mausinio z fragiem, NBK odpowiedź, ale to wygląda nieźle, chociaż tu obity był Michu. Tylko 10 HP na koncie, plantuje paczkę Ralenie, jeszcze wychyli. Frag dla Ralena, ale to jest dwóch na trzech właściwie. Szpero ze snajperką. Niecelny strzał jak na razie, wpuścił tam Kenego Esa. Ten już próbuje podejść, no i Szpero zostaje sam. Kenes już na górze, niestety Szpero nie da rady. Sixer był bardzo blisko całej akcji. No i mamy 4-3 dla Envy. Jeszcze chwilę się wstrzymał Sixer, na pewno zastanawiał się Apex, czy podnieść drugą snajperkę. No i w końcu wybiera WP, a więc na dwóch snajperów będą grali w kolejnej rundzie Francuzi. Apex jeszcze niezadowolona mina, wciąż coś tłumaczy. Jest wesoły chłopak. Mausinio też niepocieszony w tej rundzie. Na pewno stres jest ogromny, ale trzeba się po prostu skupić na tym, żeby grać w Counter-Strike'a i nie myśleć o tym, jaka nagroda czeka zwycięski zespół. Trzeba po prostu grać to, co przygotowywało się na treningach, przed tym samym meczem i przez te lata, kiedy zbierali doświadczenia zawodnicy Kinguin. Cztery akacze po stronie teamu Kinguin, jedna WP u Szpero. Próba podejścia pod odnogę. Tutaj Kenes dość agresywnie podchodzi za WP. Michu celowany, ale nie patrzy na przestrzał. Patrzy tylko, czy nie skraca ktoś z zawodników CT. Tutaj cały czas Kenes za WP. Jeszcze nie oddaje strzału, żeby swojej pozycji nie zdradzić, ale być może nasi słyszeli już Zuma. Być może po prostu wiemy, gdzie kryje Kenes na bombsite A z tą snajperką. Cztery graczy na bombsite A w tej rundzie. Rzucony smoke na Kenego. Ten wciąż czeka. Rzucony mołotow. No i Kenny musi uciekać. Ten mołotow był przygotowany idealnie przez Furlana i Micha, więc wiedzą, jak chcą tutaj podejść. Wiedzą, jak chcą tą odnogę przejąć. No już delikatnie musiał Kenes wycofać. Zmuszony do defensywy. Ale tak jak mówię, czterech zawodników na bombsite A tu będzie bardzo ciężko wejść. Znowu kolejny mołotow dorzucony. Znowu Furlan na blisko. Tu jest jednak Sixer wcelowany na MTW, ale to nie jest ten najlepszy aimer w zespole antyterrorystów. Tymczasem Ralen już wychodził, Furlan z pierwszym fragiem, Furlan i Michu na plecy. Tego się nie spodziewali zawodnicy antyterrorystów. Ralen dołącza do kolegów, a więc mamy fragi. Kenny jest nawet nie oddaje strzału. Happy i NBK we dwóch na czterech. Teraz musimy opanować nerwy, skoncentrować się, poczekać do samego końca. Nie wychylać po fragi, chociaż w ten sposób można. Ralen wychylał idealnie, nie spodziewał się tego Happy. Nawet nie zobaczył Ralena pod celownikiem. No i NBK zostaje sam, ależ wyjście. No widzieliśmy, jakie to były podchody na odnodze, ale to wszystko było przygotowane, nie było to w żaden sposób przypadkowe. Te smoki, te mołotowe, to wszystko było przygotowane na treningach, na piksel, z precyzją szwajcarską, dosłownie żeśmy to robili. A więc mamy 4-4, mamy remis, no i teraz Team Envy z tymi pieniędzmi będzie miało kłopot. Oczywiście musi broń zachowywać NBK. Wychylał się 3 NBK, wesce, Fulan już go namierzył, podnosi snajperkę NBK, to nie było takie proste, a tutaj już się czai Ralen, który musi dokończyć rundę, piękny headshot jeszcze od Ralena i mamy 4-4. Jest wyrównanie, jest z czego się cieszyć, oczywiście to dopiero pierwsza mapa, to dopiero początek, to dopiero pierwsze kroki, które stawiają nasi w drodze do wielkiego finału. I podniesienie tego pucharu do góry w triumfalnym geście. Popatrzmy, co teraz. Mag 10 u Furlana, więc wiemy, że to będzie runda eko po stronie antyterrorystów. Trzy kewdary jednak. Jest zetka u Happy'ego i NBK'a, szybko rzucony mołotow na blokadę. Tu jeszcze jednak Szpero nie wychyla, tylko patrzy, co się dzieje. Przygotowany Happy z jakimś ciekawym fleszem odbitym od dachu, żeby wychylić wtedy, zaatakować. Ale nasi tylko zarzucili tymi fleszami. No i popatrzmy. Już przygotowani na się do wejścia na bombset B. I jest wejście. Szybko zeskakują na dół, to jednak NBK. Nie sprawdziliśmy blisko, pochylnie NBK, dwa fragi. Tu mamy kolejnego zawodnika CT, no trzeba w końcu odpowiedzieć. Fulan z makiem 10, pędzi po Happy'ego, ale ten sprytnie, mądrze usuwa się spod jego celownika. Ale Szpero zostaje sam, jeden na dwóch w tym momencie. Zobaczył Apexa, już wyskakuje ze snajperką. Widział, gdzie jest Apex, próbuje Szpero, ale tu nie będzie mu łatwo. Apex wchodzi na trójkę, po raz kolejny Szpero. Tylko pytanie, gdzie jest Sixer? Czy zdoła Szpero zauważyć rywala, czy zdoła go namierzyć? Bo Sixer jest bardzo blisko, Szpero obrywa. Oj, było blisko, Szpero nie trafia, ależ niewiele zabrakło. Ależ niewiele zabrakło, żeby tę rundę 1-4 ugrał Szpero.
Nie wiedział, że Sixer jest tak blisko. Sixer mądrze, sprytnie podszedł na łoku. Nie wiedział o nim Szpero, nasz snajper z zespołu Kinguin. No i była okazja, był ten moment, żeby szybko oddać strzał. Błyskawicznie zareagował, ale tym razem minimalnie chybił Szpero. Szkoda, bo przegrywamy rundę eko przeciwnika, chociaż pieniądze wciąż u nas są. Ale Maus już tylko z Diglem pozostali, a Kacze oczywiście snajperka u Szpero jest. Ale szkoda tej rundy. Szkoda tej rundy. Nie sprawdziliśmy jednak pozycji NBK'a, to on przede wszystkim zrobił robotę. Dwa fragi w poprzedniej rundzie, no i oczywiście na fullu mogą grać antyterroryści. Czekam oczywiście na magiczną akcję Furlana. Czyli Furlana i Szpero. A ten drugi właśnie za WP podchodzi pod łące otwarty. Po kolei sprawdza miejscówki, tam nie mają snajpera. Oj, tutaj chyba namierzył Apexa. Nie wiem, czy był pewny, że tam był Apex, czy być może zobaczył kropkę na radarze, ale na pewno był moment, kiedy widział głowę Apexa pod swoim celownikiem. Apex znowu wchodzi na szóstkę, znowu próbuje wychylać. Szpero już powolutku wychyla na przeciwnika, teraz widzi Apexa, za chwilę będzie okazja. Oj, ten Mołotow, nie miał Kevlara Szpero i to był problem, bo nie mógł wychylać. Na chwilę jeszcze się wstrzymał z tym wyjściem. Apex jednak timingowo bardzo dobrze wycofuje. Gdyby jeszcze chwilę został na górze tej szóstki, to mógłby mieć kłopoty. Ralen tymczasem wcelowany w odnogę, tam mocno bity KNS do 48. Zatem jakieś kroki już poczynione do tego, żeby w tej rundzie wygrać. Musimy jednak wracać na bombsite B, bo czasu coraz mniej, a na bombsite A już ciężko wyjść. Zawodnicy CT jednak są przygotowani na bombsite B. We dwóch kryją za dwójki i trójki. Happy wchodzi w tego smoka. Rzucone flash do góry. Wychyla Happy. Poleciał po te fragi. Happy, ależ to wyczyścił. Tu jeszcze był na blisko Ralen, ale Happy w końcu pokazał, na co go stać. Początek tej mapy nie należał do Happy'ego. W pierwszych 4 czy 5 rundach zdobył chyba raptem jednego fraga. Teraz jednak fantastyczny hat-trick. No i niezadowoleni zawodnicy Kinguin. To chyba chwila przerwy wzięta przez Polaków, bo pokazują nam ich długo. No i powtórka akcji Happy'ego. Dobry flash rzucił Happy. Tu jeszcze ten jeden headshot na końcu, błyskawiczna reakcja. I chyba Rale nie miał hełma, może miał hełm, ale asysta była po jednym z zawodników antyterrorystów. Oczywiście to jest mapa CT, więc tutaj łatwiej bronić bombsite niż atakować. Coś chyba tłumaczy Furlan, a może Szpero, bo popatrzyli w swoją lewą stronę Maus i Michu. Oczywiście jak mówiłem o tym wielkim finale, to nie chodziło mi o sam mecz, tylko chodziło mi o końcówkę. Oczywiście finał to też tutaj finisz całego turnieju. No i zobaczmy, co postanowimy w tej rundzie eko. Tylko Glocki, jedna P250 Uralena, no to tutaj absolutnie nie mieliśmy na czym grać. No i zobaczmy, co z tego będzie. Próbujemy podejść pod bombsite B. Tutaj raz udało się wyciągnąć Happy'ego, kiedy ten grał na blisko, na agresywnej pozycji. Próbujemy podejść, no będziemy starali się podłożyć bombę, to jest prawie minimum na taką rundę. No i właściwie jedyne, co możemy zrobić, biorąc pod uwagę fakt, że nie mamy żadnych pistoletów. Pójdziemy od góry. Już celowany NBK zauważył naszych zawodników, wyskakujemy, frag dla Micha, ładnie wyklikali to nasi. Z tej rundy coś jeszcze może być, chociaż Happy rozpędał serię full auto. Plantowana będzie paczka, ale nie jeszcze z jednym fragiem, ale jest bomba, nie ma. W porę rzucił KNS tego nade'a, nie zdążył zaplantować paczki, chyba Michu. A więc tracimy rundę numer 7. Team Envy z tej rundy wygrywa, no szkoda. Ale biorąc pod uwagę fakt, że przegraliśmy pistolety, no zobaczcie, jaka sytuacja byłaby inna, gdyby to nasi pistoletówkę wygrali kolejne dwie rundy, bo wtedy to my prowadzilibyśmy 7-4, a ten wynik byłby naprawdę rewelacyjny wręcz. Myślę, że absolutnie każda drużyna na świecie wzięłaby sobie wynik 7-4 po stronie terrorystów na trainie w ciemno. Mamy jednak 4 rundy, no i trzeba walczyć o kolejne. 4 rundy to wciąż może być mało, żeby wygrać później po stronie CTN, ale poczekajmy. Wychodzą nasi na bombset otwarty, błyskawicznie pokonany Furlan, ale Mauzinio z odpowiedzią, chociaż znowu KNS i Apex. A więc musimy uważać, jest na szóstce, na piące Apex. No i tu Mauzinio nie dał rady, ostatni żywy Ralen. Ralen, który potrafi czarować, ale w tej rundzie będzie mu bardzo ciężko. Już Apex na górze, KNS wychylał z TZ-ką. Schował się na moment Kenny, żeby tę TZ-kę wyciągnąć. Długo się wyciągnął na tą TZ-kę z zapasa, żeby móc z niej strzelać, dlatego musiał się na moment schować KNS, pobejtował nieco Apex, no i KNS mógł dokończyć całą akcję. A więc mamy 8-4. Po stronie Kinguin najwięcej fragów. Michu i Mauzinio, później Furlan 7. Podobnie 7 Ralen, 4 fragi Szpera. No brakuje tych fragów od Szpero. Chyba Szpero miał tylko tę jedną akcję tak naprawdę na bombsite B ze snajperką, a tak to brakuje tych jego strzałów celnych za WP.
pewno jeszcze będzie miał okazję po stronie CT, no jednak ze snajperką dużo łatwiej po stronie CT wyciągnąć te fragi niż po stronie terrorystów, gdzie trzeba zagrać agresywnie, gdzie trzeba wychylić. Gdzie trzeba zaryzykować. Ale jakoś te rundy trzeba wygrywać po stronie terrorystów. Teraz taktyczny wjazd ze smokami na bombsite. A mamy też szczęście, że nie ma nikogo tutaj po stronie CT na agresywnej pozycji. Te smoki chyba nie do końca wpadły tak jak powinny, bo tutaj jest luka, no i wszystko będzie widział Sixer. Chyba zabrakło jednego smoka. Komuś nie wpadł smoke, który powinien polecieć na tę stronę. Dopiero zostaje sam, jeszcze walczył, ale Happy błyskawicznie zaatakował. Zabrakło smoka między piątki a BS. Taki smoke powinien być i chyba ktoś po prostu nie trafił. Ktoś być może zapomniał, jak się go rzuca, może nie dokupił smoka, a powinien. Także niestety dziewiąta runda dla Envy. No i teraz ważne dwie ostatnie rundy do końca pierwszej połówki. Musimy chociaż jedną rundę wygrać, mi się wydaje. Najlepiej tę pierwszą, no bo przynajmniej teraz mamy pieniądze. Później będzie dużo trudniej, więc lepiej wygrać tą i później walczyć o kolejną. No, oczywiście Polacy walczą o każdą rundę, która tutaj jest do wygrania. Szpero już wychyla, już agresywnie. Celowany w blokadę, poczekasz, ktoś w końcu wychyli, ale na razie snajper nie chce wychylać, nie chce ryzykować. To KNS tylko na odnodze razem z Apexem, we dwóch, pułapce. Tu rzucał flesza Michu, tutaj smoke jednak rzucony. Być może znowu będziemy starać się podejść tą odnogą, tak jak wcześniej, kiedy się udało, ale teraz Apex stoi razem z kolegą. I tu może być ciężko, kolejny smoke dorzucony na odnogę, dorzucony też nade na Furlana, który mocno zabolał, taki granat. Nawet nie widząc, gdzie jest rywal, za 24 to jest całkiem niezły wynik. Jakim wykręcił tym nade'em, chyba KNS. Flash rzucony przez Kenego, powolutku Kenę wychyla. Michu wciąż defensywnie, Apex próbuje podejść. Teraz Michu zostaje tam sam, ale Apex wychylił w dobrym momencie, był palony Michu, był zdezorientowany, no i przez to tracimy zawodnika. Tu Mauzinho już z jednym smokiem rzuconym na otwarty bombset, ale cofamy na bombset, bo tutaj wychyla NBK, ale Ralen wcelowany, ależ ważny frag dla Ralena. I teraz musimy wracać, trzeba wjeżdżać na bombset B. Kolejny frag to Mauzinho na bombsecie A z kolei, a to nasi właśnie na bombseta weszli. No więc pora rotować, nie ma sensu wchodzić na bombset B, skoro Mauzinho i Furlan już zajęli pozycję, skoro wiedzą, że na bombsecie A nikogo nie ma. Tu Sixer West, dobry flash pod niego, KNS jeszcze ze starego BS-owego, 75 HP na jego koncie, smoke schodzi, szuka nóg KNS, ale to jest 2 na 4. KNS i Happy nie mają prawa tego ugrać. Tym bardziej teraz, kiedy Szpero w końcu dołożył fraga ze snajperki, Happy już próbuje wychylać. On wie, że pieniądze i tak ma zespół, więc może ryzykować. Happy, piękny headshot. Ale teraz spojrzał chyba w tabelę, zobaczył, że komuś brakuje pieniędzy. Gdyż Happy jeszcze zmienia pozycję, jeszcze próbuje obiec. A tutaj kogoś widziałem przed momentem. Tutaj jest Fulan, który jednak nie słyszał rywala. Prosi jeszcze Apex o HP Mauza. Teraz Happy na plecy. Chyba chciałby jeszcze zabrać jakieś bronie zawodnikom terrorystów. Na pewno jakąś snajperkę. Furlan zdziwiony, tego się nie spodziewał. Blisko Mouse wychyli za moment, no i Mouse dokończy akcję. Zdąży zwiać. No ten wybuch bomby raczej nie powinien go zabić w takiej sytuacji. No właśnie. 27, a więc mamy rundę. Tu widzimy jeszcze Sixera, który wychylał przez smoka. Ach, ten drugi headshot taki magiczny. Ja nawet tego nie widziałem, nie zauważyłem, nie zwróciłem na to uwagi. A to faktycznie taki wakowy strzał przez smoka. Trochę szczęśliwy oczywiście, ale tak to już jest w Counter-Strike'u, że takie strzały się zdarzają. Ostatnią kulką trafił głowę schowanego tam zawodnika Kingwin. No i zobaczmy, co dalej. Nasi oczywiście na full. No i sprawdza się ten scenariusz, o którym powiedziałem, że dobrze byłoby wygrać poprzednią rundę, bo jednak mamy wtedy broń. Gdybyśmy przegrali, to pieniędzy nie byłoby w naszym zespole. A tak to spokojnie możemy znowu grać zakaczami z AWP u Szpera. Dwie snajperki też po stronie Envy. Sixer i KNS. Na razie nasi spokojnie czekają. Na odnodze jeden zawodnik, jestem Michu. A rundę temu bardzo ważny to był frag dla Ralena. Bardzo dużo roboty zrobił tym fragiem na bombsite B, bo dzięki temu mogliśmy wyrównać. Mogliśmy zafejkować później ten bombset B, kiedy rotowali zawodnicy CT, to szybko wychylił Mauzinho do bombsetu otwartym i tam zdobył fraga. Zajęliśmy pozycję z Furlanem. Wszystko poszło po naszej myśli. Teraz gramy bardzo spokojnie. Mamy jeszcze czas. Michu ewidentnie boi się snajpera ekipy Envy, dlatego nie wychyla tak agresywnie. Antyterroryści we dwóch na bombsite B. No często wjeżdżaliśmy na bombset zamknięty, zatem znowu gracze z Francji we dwóch starają się tutaj kryć, czyli Happy i NBK. Próba podejścia od nogą, próba podejścia Elką. Za momencik powinien wpaść jakiś pierwszy frag. Mauzinho już elektrykiem. O, i teraz Michu wyskakuje niecelny strzał Kenego. Ależ błyskawicznie się poprawił. Apex tymczasem trafia dwukrotnie, trzykrotnie. To już hat-trick tego zawodnika. No i Szpero zostaje sam na pięciu. Nie ma tutaj jak powalczyć, absolutnie. Nie ma szans. Jeszcze jeden frag, ale to chyba tylko po to, żeby sobie dorzucić coś do statystyk. Mamy jednak rundę dla Envy. No i to jest wynik 5-10, co jest wynikiem niezłym.
Jeżeli oczywiście wygramy pistoletówkę. Bez pistoletów naprawdę będzie ciężko. Teraz być może jeszcze przypominają sobie pistoletówki na nabyty trening. Które przygotowali? Jakie mają przygotowane taktyki? Jaki mają pomysł na grę? Zaraz się przekonamy. Na pewno mówią sobie Polacy, że tutaj wynik to jest niezły, że mogą to zrobić. A zatem popatrzmy, jak widać puchar. Naprawdę ładnie przygotowany ten puchar WSG. World Electronic Sport Games. No to przy okazji jakiś selfie z Michem. No tak. Teraz akurat nie ma kolejki. To trzeba wykorzystać ze swoich... korzystać ze swoich możliwości dziennikarskich. No a tymczasem możemy do meczu wracać, moi drodzy, bo już nam się rozpoczyna druga połówka i tym razem Kingwin po stronie antyterrorystów. 4 Kevlary, 1 Defuse, Uszpera ze Smokiem. No i popatrzmy, przydałyby się te headshoty, ale ja ufam i wierzę w to, że Kingwin będzie w stanie tego dokonać. Zawsze na pistoletówkach byli niesamowicie mocni. Z Virtusami dzisiaj chyba wygrali 3 pistoletówki. I to spowodowało, że wygrali cały mecz. Na razie powolutku, na łoku, starają się podejść zawodnicy NVS. Tutaj Ralem wcelowany na bombsite B, obok niego gdzieś Fulan. A terroryści będą przygotowani do wejścia. 2 smoki i flasha mają zawodnicy NV, a więc będzie wejście właśnie tutaj. Kenny z tekiem, z P250 Apex. No i zobaczmy, smoki lecą pod SK1, a na blisko drugi. Także ciekawe ustawienie. Próbuje skanować Ralem, musi jednak uważać na górze. Już NBK wybiegają przez smoka zawodnicy terrorystów. Fulan błyskawicznie wycofuje defensywnie. Apex na blisko. Zajęli dobre pozycje zawodnicy terrorystów. W końcu trafił jednak Ralen. To jest przewaga po naszej stronie. Apex na blisko. Będziemy starali się go wyciągnąć. Pero próbuje, ale nic z tego jeszcze nie wynika. Michu na Ozinio. A to Fulan jednak trafia idealnie. A więc 5, już teraz 4-2 trafili Fulan i NBK. Teraz Pero niestety trafia swojego kolegę. A tu Happy na plecy, który jak zawsze zachodzi. Fulan próbuje jeszcze walczyć, ładny headshot, no ale tu jeszcze potrzebuje jednego. 6 kul w magazynku, jest Happy. Oddaje jedną pestkę, Happy bardzo mądrze, na czas. Nie ma Fulan defusa i to jest duży kłopot. Próbuje wychylać Fulan, za długo to wszystko trwa. Teraz była okazja, ale nic z tego. Chciał to zrobić spokojnie Fulan, nie udało się. Happy wszedł na plecy, zabiliśmy się nawzajem, to wszystko poszło nie tak. Zapomnieliśmy o plecach, zapomnieliśmy o SC, a tutaj właśnie wchodził Happy. To jest cały Happy, on potrafi takie rzeczy robić, on potrafi wchodzić na plecy. Także była przewaga, była duża przewaga, było 4-2, ale wtedy Szpero zabił kolegę. Później wszedł na plecy Happy, zdobył kolejne 2 fragi. Naprawdę... szkoda tej rundy, ale obie pistoletówki przegraliśmy w taki... no można powiedzieć nawet frajerski sposób tak naprawdę. No oczywiście, nie spodziewaliśmy się tego. Mieliśmy też trochę pecha, ale... mogliśmy obie pistoletówki w tym meczu wygrać, a przegraliśmy je. No i przez to właśnie, przez takie rundy, przez takie głupie rundy mecze się po prostu przegrywa. Na razie ma uzieniona drabińca, ale świetnie Happy. Aż teraz się poczuł, kiedy wyrasta znowu na bohatera swojej drużyny. Fulan tymczasem smoku, chciał sobie tutaj ustawić się pod one wayem. Walka trwa na otwartym, Ralen z jednym trafieniem, ale też jest dużo za mało, próbuje Szpero, ale namierzyli go. Niezły flash rzucony przez Ralen, ale Happy wszystko widzi, celowany za kaczem, tylko na to czekał. No i Szpero zostaje sam, tutaj już nic więcej nie będzie w stanie zrobić, Happy. Celowany, jeszcze ładnie Szpero na drabince, jednak już był Sixel, no i za chwilę zmieni broń na Akacza, którego wyrzucił przed momentem Happy. No szkoda tej rundy pistoletowej, naprawdę szkoda, ale... ale bolą takie rundy, kiedy przegrywa się pistoletówkę 2-1, kiedy niepotrzebnie się wychyla w momencie, kiedy ma się właściwie wszystko podane na tacy. Wiedzieli dokładnie w tej pistoletówce pierwszej, gdzie są przeciwnicy. Teraz może zabrakło tej koncentracji, ale widać, że po prostu nasi muszą żyć w takich wielkich emocjach związanych z tym finałem. Szczególnie po tym wygranym meczu z Virtus Pro. Także tutaj nie jest przeciwnikiem drużyny Envy dla drużyny Kingwin. Bo Envy jest w tym momencie naprawdę w... może nie powiem w jakimś dołku, ale nie jest w takiej najwyższej formie. To jest drużyna, która się rozpada. To jest drużyna, która już za miesiąc prawdopodobnie nie będzie grała razem. A największym przeciwnikiem Teamu Kingwin są sami zawodnicy Teamu Kingwin. Bo oni są przygotowani do tego turnieju chyba najlepiej ze wszystkich drużyn, które tutaj przyjechały. Naprawdę mają przygotowane taktyki, mają przygotowane ustawienia, potrafią grać bardzo dobrze razem. Ale tutaj momentami za bardzo się podpalają, momentami jakby za bardzo emocjonalnie podchodzą do tego meczu. Za mało jest tej koncentracji, za mało jest tego skupienia, które tak
wygrywało im te rundy w meczu z Virtus Pro, szczególnie na Mirażu, gdzie naprawdę w takich trudnych momentach byli w stanie się spiąć, wygrać klacze, wygrać trudne rundy, wygrywać rundy 2 na 3, 2 na 4, zaskakiwać. Tutaj tego nie ma w meczu z Envy, tu właśnie Envy te rundy wygrywa. Tymczasem Raleigh Mouse po jednym fragu. Wychyla się już Kenes, tam zobaczył naszego zawodnika, no i mamy 2 na 3, no żebyśmy tej mapy teraz nie przegrali, ale Szpero bardzo sprytnie wchodzi na plecy. Frag dla zawodnika terrorystów, wychyla się jeszcze Szpero, kolejny frag dla niego, tu jeszcze jest Kenes, wycofuje błyskawicznie Szpero, wie gdzie jest snajper drużyny terrorystów. Rzucony flash próbuje wychylić, ale wychyla wprost pod celownik Kenego. Takie właśnie rundy wygrywali zawodnicy Kingwin w meczu z Virtus Pro i teraz jednak się nie udało, znowu zabrakło chyba odrobiny koncentracji, bo przecież Szpero widział gdzie jest Kenes. Widział, gdzie jest Kenes, a jednak wychylił pod celownik snajpera. Za szybko Szpero, zabrakło tego opanowania. No i jak na razie to jest bardzo wysokie prowadzenie teamu Envyas. Być może brakuje nam jeszcze tego grania z tymi najlepszymi zespołami w takich ważnych momentach. No w sumie dla Kingu to jest chyba pierwszy taki finał europejskiego turnieju. Teraz nie mogę sobie przypomnieć żadnego takiego innego turnieju, żeby Kingu grało w finale jakiegoś ważnego europejskiego turnieju. Może właśnie brakuje mi jeszcze takiego grania, takiego finałowego grania, żeby opanować te emocje, żeby się nie podpalać, bo drużyna NVS jest spokojna. Oni cały czas są skoncentrowani, oni cały czas starają się grać powolutku, na spokojnie. Kenes wyciąga pierwszego fraga, tutaj za jedynką jest Szpero, on akurat ze scoutem próbuje wychylać Szpero i jest jeden frag dla naszego zawodnika. 4 na 4, Szpero już musi wycofać defensywnie, bo Kenes celowane będzie w tę pozycję. 4 na 3. Nasi chyba jedyne co nam zostało to zagrać na broń. No i Michu trafia Pepiego. Wychylał się Mauzinho, ale Apex był tu czujny, chociaż niewiele zabrakło, bo Apexowi zostało 11 HP. Tu jeszcze Lalen na blisko, być może będzie walczył o broń. Podnosi broń. Także Fula, nie to Michu, przepraszam. Michu za kaczem. Już próbuje wychylać się Kenes, jeszcze popatrzy tutaj Ralen, powolutku jakby chciał podchodzić z tym scoutem, ale wraca na stary BS-owy. Ralen z CZ-ką był Kenes, ale nie będzie wychylał, wie gdzie poszedł Ralen, wie, że może być tu wcelowany, zatem nie chciał ryzykować, że straci snajperkę. Mądre zachowanie Kenego S-a, nie poszedł po fraga, wolał snajperkę zachować. On wie, że tego meczu jeszcze nie wygrali, on wie, że tutaj trzeba postawić kropkę na D, że trzeba wygrać jeszcze jedną rundę. No i teraz twardy orzeł do zgryzienia mają zawodnicy Kingwin. Widać było minę Szpera, który troszeczkę był chyba przerażony tym, co się dzieje. Będziemy grać jednak na dwie snajperki w meczu ze Space Soldiers, czyli z drużyną, która Team NVS prawie pokonała. Nasi zagrali bardzo dobrze na trainie. Potrafiliśmy bronić się doskonale właściwie. Bez żadnych szans była ekipa Space Soldiers. Tutaj po stronie CT wtedy zdominowaliśmy mecz, ale tutaj z drużyną Kenego S jest dużo, dużo trudniej. Zobaczmy, jak szybko drużyna NVS zajmuje pozycję. Szpero jednak teraz daje sygnał do ataku. Trzeba walczyć, ale NBK już był na plecach, a więc ciężko będzie 2 na 4. Czy to będzie koniec pierwszej mapy? Na to wygląda. Full Anvesce, ale skanowany przez NBK, a Michu jedno trafienie, to jeszcze jest mało. 2 na 3, Michu wychyla, NBK przeskakuje na 6. To dało jednak Michowi okazję, żeby się wcelował, ale NBK był bezlitosny. Full An zostaje tu sam i Apex kończy pięknym strzałem w głowę. Mogą być zadowoleni zawodnicy z Francji, bo zagrali naprawdę dobrą mapę, ale przede wszystkim wygrali pistoletówkę i kolejne rundy. To przez tę pistoletówkę, jedną i drugą, tak naprawdę nasi nie powalczyli. Prawda jest taka, że na tym najwyższym poziomie, jeżeli przegrywasz obie pistoletówki w mapie, to praktycznie nie da się wygrać. Tu minimum jedną trzeba zgarnąć na swoje konto.